Rzeczywiście chyba było tak, że wspólnie z Michałem postawiliśmy sobie takie zadanie, że Róża, którą gram, ma być taką osobą, która ma bardzo, bardzo mocno zasilone źródło jakiejś takiej kobiecej energii i zmysłowości. Ja myślę, że ta jakaś taka wyjątkowa zmysłowość, którą chcieliśmy, żeby ona była, ona w niej chyba jest, tak o tym myślałam, że jest cały czas, pewnie niezależnie od tego, z kim się spotyka, natomiast pewnie w różnych sytuacjach ona się różnie uruchamiała, w zależności od partnerów. I ja myślę, że ona miała taką rzeczywiście, tak o niej myślałam, piękną umiejętność czynienia świata bardziej wyjątkowym i trochę odmieniania rzeczywistości bohaterów, z którymi się spotykała. Każdy z nich był inny i pewnie na styku tych energii rodziło się coś nowego, ale to już jakoś tak chyba spontanicznie ze współpracy z partnerami wynikało.